Kiedy rolnicy decydują się na zakup nowego ciągnika, często skupiają swoją uwagę na mocy maszyny, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę różnorodność areałów i rodzajów gleb, na których pracują. Nie można zapomnieć jednak o równie istotnym czynniku, jakim jest odpowiedni dobór i kompatybilność ciągnika z maszynami uprawowymi, które są niezbędne do przeprowadzania skutecznych prac rolniczych. Trzypunktowy układ zawieszenia, znany jako TUZ, pełni istotną rolę w sprzęganiu maszyn rolniczych z ciągnikiem. System ten, składający się z dwóch cięgien dolnych i łącznika górnego, umożliwia montaż narzędzi rolniczych z tyłu ciągnika. Jest to nie tylko standard, ale i gwarancja stabilności oraz możliwość regulacji głębokości pracy narzędzia. Nowoczesne tuzy wyposażone są w zaawansowane rozwiązania, takie jak elektroniczne systemy kontroli hydraulicznej, które umożliwiają precyzyjne ustawienia z poziomu kabiny. Norma ISO 730 kategoryzuje tuzy na podstawie mocy ciągnika, co ułatwia rolnikom dobór odpowiedniego narzędzia. Jest to ważne przy wyborze sprzętu, który będzie odpowiedni do wymagań rolniczych i technologicznych. Nie tylko trzypunktowy układ zawieszenia jest istotny przy pracy z ciągnikiem. Równie ważne są różne warianty sprzęgania maszyn, zwłaszcza półzawieszanych i przyczepianych. Maszyny półzawieszane, mające własny układ jezdny, mogą być wyposażone w specjalne zaczepy, takie jak ucho dyszla lub zaczep kulowy, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność podczas pracy. Każdy rodzaj zaczepu ma swoje zalety i odpowiednie zastosowanie w zależności od typu maszyny i warunków pracy. Warto również zwrócić uwagę na zasadę stateczności ciągnika. Podczas pracy z ciężkimi maszynami rolniczymi, takimi jak agregaty uprawowe, istotne jest odpowiednie dociążenie przedniej osi ciągnika. Zbyt duży ciężar montowany z tyłu może spowodować utratę przyczepności przednich kół, co z kolei prowadzi do zmniejszenia efektywności pracy oraz niebezpieczeństwa podczas manewrów. Rozważając zakup nowego ciągnika i odpowiednią maszynę do pracy uprawowej, należy zatem uwzględnić nie tylko moc i wydajność, ale także systemy sprzęgania i ich normy, które zapewniają bezpieczeństwo i efektywność pracy na polu. Rzetelny wybór sprzętu dostosowany do specyficznych potrzeb gospodarstwa może znacząco wpłynąć na efektywność i rentowność prowadzonej działalności rolniczej. Podsumowując, dbałość o odpowiedni dobór i kompatybilność ciągnika z maszynami uprawowymi oraz zastosowanie norm ISO to klucz do skutecznej i bezpiecznej pracy na polu, odpowiadającej współczesnym standardom rolniczym i technologicznym. Obserwuj nasze profile, aby być na bieżąco. Poznaj najważniejsze informacje rolnicze i unikaj błędów z pomocą naszego bloga, dostępnego za darmo na stronie rolmako.pl.